Dobry wieczór Państwu. 21 stycznia 2023 roku. Jest pytanko z sali, czy Wy też, tak jak ja, macie tak, że potrzebujecie czasami sobie przyjść i się pogapić na swoje złomki? No ja właśnie tak sobie stoję. Skapowałem się, że stoję tu już jakieś 15 minut. I się po prostu na nie gapię. Zwłaszcza na poloneza, który jest tutaj na pierwszym planie. Nie mam zamiaru dzisiaj nigdzie wyjeżdżać. A przyjemność sprawia mi po prostu przyjście tutaj i pogapienie się na niego, na Fiata pod pokrowcem, na Oldsmobila. Posiadanie klasyka to właśnie nie tylko jazda. To też właśnie takie chwile. Ale też siedzenie z laptopem, szukanie, nie wiem, części, szukanie pomysłu na jakiś tuning z epoki, szukanie gadżetów. Taka pasja. Dajcie znać, czy też tak macie. Jestem tu już w sumie, proszę Państwa, drugi raz, bo dzisiaj cały wieczór spędzamy w ogrodzie, tam pod tą altaną. Ale przechodząc tutaj, spoglądam cały czas. Ło, ale zapach. A tu, proszę Państwa, drzwi od syreny, jak widzicie, kurłapki, kiedy się wyrwałem tutaj na złomie. Przypadkowo je, naprawdę, gdzieś były tak przysypane, no ale wiadomo, oko graciarza, można powiedzieć, wychwyci takie detale. I dobrze, że je wziąłem. Już Wam to chyba kiedyś mówiłem. Mam pomysł, żeby zrobić z nich, żeby coś na nich namalować, jakąś grafikę, żeby zrobić. Nie mam na razie pomysłu, co by to miało być, i chciałbym sobie te drzwi kiedyś powiesić już z tą grafiką namalowaną. Jak to będzie zrobione, to już pozostawiam artyście, który będzie się za to zabierał. Jak widzicie, tutaj te drzwi były poprawiane nie raz i nie dwa pewnie, ale są kompletne. O, jakiś kotek tutaj miauczy. I fajne są takie gadżety, bo właśnie można sobie przyjść i się na nie pogapić. Dystrybutor. Kanister. No kanister to powiedzmy współczesny. A tutaj prezent od Wojtka z Gdańska. Zarąbiste. Gadżeciki. I tak sobie chodzę i się gapię z Państwem. Jeszcze wiecie co? Chciałbym wam powiedzieć, że mam chęć, mimo że nie ma sezonu oczywiście, że mam chęć więcej nagrywać teraz na motokronikę też, bo się trochę tutaj zaniedbuję, jak wiecie. Więc gdybyście mieli ochotę na jakieś nagranie, dajcie mi proszę znać. Napiszcie albo na Messengera, albo na Messengera Motokroniki, albo napiszcie po prostu SMS-a. Mój numer to 502-664-901. Chętnie podjadę, bo ostatnio mało kręcę, więc z przyjemnością się do Was wybiorę. Gdybyście też chcieli ewentualnie swojego klasyka zamienić na mojego Range'a, to też dajcie mi znać. Spróbujemy, może się uda. Gdybyście chcieli sprzedać swojego klasyka, to też chętnie podjadę coś nagrać. Tak czy siak, jestem chętny, otwarty na propozycje. Dzwońcie śmiało, piszcie. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.